Dzisiaj pokażemy funkcjonowanie małej aplikacji, która pozwala usprawnić przygotowanie danych importowanych do oprogramowania TrueTops Boost lub Oseon lub tych dwóch systemów współpracujących ze sobą. I będzie to dotyczyło importów pliku DXF, DWG, no, pochodzących z różnych źródeł. I to, co ja w tej chwili w pierwszej kolejności zrobię, to przeciągnę plik DWG do obszaru Home Zone oprogramowania TrueTops Boost. I mamy informację, że detal został zaimportowany, natomiast jest również informacja, że kontur zewnętrzny detalu nie jest obrabiany. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że kolorystyka konturu nie odpowiada konwencji kolorystyki oprogramowania TrueTops Boost. Chcielibyśmy, aby tutaj ten kolor w stosunku do białej linii był kolorem czarnym. Oczywiście można teraz wejść do modułu Design, na poziomie modułu Design dokonać stosownych modyfikacji, nadać konturom odpowiednie atrybuty, aby były to kontury cięte. Natomiast propozycja jest w tej chwili troszeczkę inna, aby korzystając z dodatkowej aplikacji, która się nazywa konwerterem plików DXF, DWG na format GEO. Do tej aplikacji w pierwszej kolejności wczytać sobie pewną pulę detali i następnie, korzystając z funkcjonalności zamiana kolorów, na tym ekranie istnieje możliwość określenia, jaki kolor i typ linii występujący w pliku źródłowym ma zostać zastąpiony kolorem i typem linii w pliku docelowym. Co więcej, takich sekwencji przekodowań można sobie zdefiniować dowolną ilość i to oznacza tyle, że jeżeli w pliku DWG występują różnego typu kolory i typy linii, można to zamienić na inną sekwencję kolorów i typów linii. No w tym przypadku w naszym detalu mi występował kolor zielony, linia ciągła i my będziemy chcieli to zamienić na kolor biały, również linia ciągła i takie życzenie dodamy sobie tutaj do listy atrybutów, które mają podlegać konwersji. Naciskam teraz przycisk konwertuj, cały katalog plików, który został wczytany. W tym momencie system dokonuje konwersji plików DWG na format GEO. Możemy już nawet na tym poziomie sobie obejrzeć, no, że faktycznie nasz detal przyjął tę kolorystykę, którą żeśmy przyjęli. Natomiast ten detal jest jeszcze nadal poza TrueTops Boostem. Oczywiście my moglibyśmy teraz ten detal również na zasadzie przyciągnij, upuść, wprowadzić do Home Zone, natomiast pokażemy sobie, korzystając z okazji, inną funkcjonalność naszej małej aplikacji. Otóż tutaj jest zakładka, która się nazywa eksport plików XML do systemu TrueTops Web, do systemu Oseon, czytaj również do TrueTops Boosta. I ta lista plików, którą żeśmy w tej chwili zaczytali, zostanie zaczytana do systemu programowania poprzez nadanie jej na przykład atrybutu materiałowego, informacji na przykład od którego klienta te detale do nas przyszły i przez jaką sekwencję operacji będziemy chcieli nadzorować proces produkcji tych detali. W tym przypadku jest to taka sekwencja operacji, gdzie będziemy śledzić proces programowania, proces cięcia i proces sortowania detali. Ta sekwencja jest zdefiniowana na poziomie oprogramowania Oseon. Po wybraniu tych atrybutów naciskamy teraz przycisk eksportuj. I jeżeli pójdziemy sobie teraz na przykład do oprogramowania Oseon i odświeżymy listę plików, których nazwy mają coś wspólnego ze słowem test, no to pojawiły się w tym momencie zaimportowane przez nas pliki. Co więcej, jeżeli sobie wejdziemy do właściwości tych plików, widzimy, że praktycznie
mają wszystkie niezbędne atrybuty pozwalające potem śledzić proces produkcji tych detali. Co więcej, jeżeli teraz pójdziemy również do oprogramowania TrueTops Boost i odświeżymy sobie listę w HomeZone, będziemy widzieli, że nasze zaimportowane detale mają status gotowy do produkcji i w zasadzie pan lub pani programista nie musi na tym poziomie żadnych dodatkowych czynności wykonywać. Wszystko dzięki tej małej aplikacji, która wykonała cierpliwie swoje. W przypadku pytań tradycyjnie prosimy o kontakt na adres tops@trumf.com. Dziękuję.